pytania. Pierwsza sprawa to wodociągi. Czy już znany jest, nieładnie mówiąc, los pana prezesa Kowalczyńskiego? Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, wczoraj decyzją Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pan prezes został odwołany. Powołany został pan prezes nowy, pan Krzysztof Sobczak. Swoją tutaj wiedzą, kompetencją, swoim zaangażowaniem myślę, że bardzo sprawnie pokieruje tym zakładem. Jeśli chodzi teraz o odwołanie, jakie były przyczyny odwołania pana prezesa Kukaczyńskiego, ja bym prosił tutaj, żeby nie został posądzony o stronniczość, żeby w tej kwestii się wypowiedziała pani mecenas Dalia. Jeżeli chodzi o przyczyny, to powiem tak, od 4 listopada plus 4 listopada, 19 listopada oraz 30 Rada Nadzorcza intensywnie obradowała. Jeżeli chodzi o przyczyny, to jest rażące naruszenie prawa. W pierwszej kolejności jest to naruszenie ustawy tak zwanej kominowej poprzez wypłacenie dodatków głównej księgowej, które są zgodnie z ustawą kominową oraz stosownym rozporządzeniem Rady Ministrów niedopuszczalne. Ponadto naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez nieprowadzenie strony biuletynu informacji publicznej. Jako że jest to spółka komunalna, to na każdej spółce ciąży obowiązek prowadzenia takiej strony. Jeżeli chodzi o przyczyny, one zostały tutaj, zostały wszystkie wymagane, dochowane wymogi formalne. Jeżeli chodzi o zwolnienie, zostały zawiadomione związki zawodowe działające w zakładzie, są to dwie organizacje związkowe, wystosowały stosowne opinie i jeżeli chodzi tutaj o podstawy prawne działania Rady Nadzorczej, wszystko zgodnie z przepisami prawa odbyło się, przyczyny były realne, rzeczywiste i zgodnie tutaj z obowiązującymi przepisami prawa pracy, kodeksu pracy stanowią rażące naruszenie prawa i podstawę do zastosowania artykułu 52. Pracownicy są bardzo za prezesem. Co nieraz dali to mówię raz. A co jeśli stanie się tak jak grożą, czyli dojdzie do strajku? Jakikolwiek strajk będzie nielegalny. Chciałam jeszcze zauważyć, odnosząc się do tej pisma Związku Zawodowego, jest to Związek Zawodowy Pracowników Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W tej sytuacji nie ma zastosowania ustawa z 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, gdyż to dotyczy indywidualnej sprawy konkretnego pracownika. Jakiekolwiek podjęcie akcji protestacyjnej, strajków będzie w świetle obowiązujących przepisów prawa nielegalne i będzie stanowiło rażące naruszenie prawa. Panie burmistrzu, na tej sesji doszło do podania ręki, co miało dać taki jak gdyby nowy początek relacji pana z panem prezesem. Czy od tego symbolicznego podania dłoni coś się zmieniło w waszych relacjach? Od tego czasu nic się nie zmieniło. Brak było jakiejkolwiek takiej podstawy z punktu widzenia psychologii pracy oraz moralnego aspektu współpracy. No, mi zależało na dobrej współpracy. Pan prezes tutaj nie okazał bratniej tutaj pomocy, nie chciałby, wręcz powiem, nie chciał współpracować i nie mogliśmy tutaj w tym kierunku jakiekolwiek sukcesy osiągnąć na tej niwie właśnie właścicielskiej. A jak ocenia pan pracę pracowników? Pracę pracowników oceniam pozytywnie i ja mówię tak, jak na sesji powiedziałem, no szanowni państwo, ja tutaj, moja rola jest taka, żeby ja tutaj nie przyszedłem po to, żeby ludzi zwalniać, tylko żeby przestrzegać pewne normy prawne i te normy prawne, żeby się przekładały na funkcjonowanie każdej jednej spółki. Kolejne zmiany personalne w ostatnim czasie to Polska Pływalnia. Czy mógłby nam powiedzieć, kogo dotyczyły te zmiany i z jakiego powodu? No, szanowni państwo, ja jestem szokowany. Ja w życiu sobie nie wyobrażam, że w samorządzie może dochodzić do takich sytuacji, gdzie grupa pracowników, mam tutaj na myśli ratowników, robi drenaż kasy miejskiej. Poprzez naukę pływania instruktor pobiera kwotę 40 zł, z tej kwoty 40 zł przekazuje na rzecz Urzędu Miasta 15 zł, pozostałe 25 zł kasuje do kieszeni. No szanowni państwo, obowiązują pewne standardy w
każdej jednej firmie. Będę z tym walczył i nie pozwolę, Szanowni Państwo, żeby nawet ktokolwiek przywłaszczył sobie złotówkę pieniędzy publicznych. Więc kogo dotyczyły zmiany oprócz ratowników? I ilu ratowników? No, Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy zmiany dotyczą 4 osób. Panią kierownik i 3 ratowników. Właśnie, a co z panią kierownik? Została, bo wiemy, że wcześniej została zawieszona, a dzisiaj? Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy pani kierownik jest na zwolnieniu lekarskim. Po przeprowadzeniu takiego audytu, no, dochodzę do takiego wniosku, nie tylko ja, ale tutaj pracownicy, którzy dokonywali tego audytu oraz pani mecenas, że tutaj zostały naruszone ciężkie obowiązki pracownicze. I proszę wziąć pod uwagę, że jest to grosz publiczny, jest to budżet miasta i nie mogę tolerować takiego stanu rzeczy. Kto zastąpi panią Martę? No, na dzień dzisiejszy zastępuje zastępca pływalni pan Muszkiewicz. Dla coś bardziej pozytywnego. Na ulicy Sienkiewicza rozpoczęły się prace z chodnikiem. Na kiedy przewidziano zakończenie? Szanowni Państwo, zakończenie jest przewidziane w trzeciej dekadzie grudnia. Na dzień dzisiejszy będzie to dwu czy trzyetapowo. Pierwszy etap już się rozpoczął. Myślę, że warunki atmosferyczne na to pozwolą, żeby ten chodnik został ukończony. Ja mogę mieszkańców przeprosić tej ulicy, że nie dotrzymają słowa, jeśli chodzi o oświetlenie. Zostałem też po prostu tutaj w sposób taki nieelegancko okłamany, oszukany przez jednego przedstawiciela ze spółek kalińskich, ale informuję mieszkańców, że to oświetlenie będzie wykonane na początku roku 2016. No i z tego miejsca tutaj bardzo Państwa przepraszam. Ale będzie. Będzie, tak. Częstym pytaniem, które radni składają na ręce burmistrza, jest zadłużenie mieszkańców względem KDBS-u, ale również gminy miejskiej względem wspólnot. Tak, Szanowni Państwo, ten konflikt wywołuje wiele tutaj takich reperkusji. Z chwilą, jak zostałem 8 grudnia zeszłego roku burmistrzem, dokonałem takiej analizy i Szanowni Państwo, wiele jest takich aspektów bardzo niepokojących. Zadłużenie lokatorów mieszkań komunalnych względem KTBS-u wynosi prawie 1 milion złotych. Przez wiele, wiele lat ja, Szanowni Państwo, nawet się pokuszę z tego miejsca tutaj, że było ciche przyzwolenie, żeby mieszkańcy nie płacili za mieszkania i stąd ten narosła ta kwota. Z chwilą tutaj mojej decyzji skierowanej do pani mecenas, żeby wreszcie ukrócić ten proceder, posypały się lawinowo wezwania do uregulowania tych należności. Mieszkańcy występują do mojej osoby tutaj na rozłożenie raty. No, ruszył ten cykl spłat tych zobowiązań i proszę tutaj nadmienić, że jeśli byśmy tego cyklu nie ruszyli, no to mogłoby dojść, że spółka straciłaby płynność finansową. Na dzień dzisiejszy jest, tak jak nadmienię przed chwilą, wiele podań mieszkańców o rozłożenie na raty i to wywołuje bardzo wiele kontrowersji na zewnątrz, wiele wyzwisk. Mieszkańcy z tego tytułu są niezadowoleni wręcz z moją polityką tutaj, jeśli chodzi o stan zadłużenia tych mieszkań, się nie zgadzają, ale Szanowni Państwo, każdy chce mieszkać i musi mieć tą wiedzę, że musi płacić. Nie ma nic za nic w tym kraju. Trzeba płacić i wtedy żądać. Na Kołskiej Starówce kolejne kamienice zostały odnowione. Ta starówka wygląda coraz ładnie zresztą. A czy kolejni mieszkańcy, kolejni właściciele nieruchomości już również podjęli z panem jakiś kontakt? Tak, Szanowni Państwo, w tym roku już jest to trzecia kamienica, gdzie dokonano rewitalizacji. No, zmienia tutaj się starówka pod względem wizualizacji. No, jest przyjazna dla oka, dla mieszkańców z innych gmin. To mnie bardzo cieszy. No, Szanowni Państwo, tak, prowadzę rozmowy. Nie wiem, na pewno w tym roku już nie będziemy odnawiać, ale w 2016, przepraszam, na pewno dojdzie do następnych tutaj odnowień kamienic. Na listopadowej sesji Rady Miasta radni dość wyraźnie dali znak, że są troszkę, delikatnie mówiąc, uprzedzeni co do pomysłu geotermii w Pole. Jak by się Pan do tego odniósł? Szanowni Państwo, przykro mi stwierdzić, ale mówię, w dzisiejszej dobie czasu geotermia to jest krzyk rozpaczy. Albo nasze pokolenie
tym kierunku coś zrobi, albo świat jest, stoi na krawędzi samobójstwa, jeśli chodzi o ochronę dóbr przyrody. Szanowni Państwo, geotermia, jak dwóch panów radnych podkreśliła, że będzie przynosiła straty, Szanowni Państwo, nie zgadzam się. Geotermia będzie dla miasta Koła przynosiła same korzyści. Tak jak nadmieniłem, w aspekcie ogrzewania miasta, rozbudowy sieci ciepłowniczej, w balneologii i w rekreacji. Są pieniądze, Szanowni Państwo, ze środków Unii Europejskiej i można korzystać. Ubolewam nad tym stanem rzeczy, że dwóch panów radnych podsyca niepotrzebnie jakieś zawirowania, żeby storpedować te wszystkie działania. Jest to, Szanowni Państwo, niedopuszczalne. A czy mieszkańcy będą mieli szansę dowiedzieć się nieco więcej na temat geotermii? Szanowni Państwo, miałem zorganizować spotkanie 9 grudnia w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ratusza. Spotkanie z firmą i plus radni, plus rada gospodarcza i zaproszeni goście. Szanowni Państwo, ale przeanalizowałem ten właśnie aspekt taki techniczny i prawny, moralny i zmieniłem miejsce spotkania. Miejsce spotkania 9 grudnia będzie Miejski Dom Kultury, gdzie serdecznie z tego miejsca zapraszam mieszkańców, żeby mieszkańcy posłuchali, jaka jest wizja odnośnie budowy geotermii. I Szanowni Państwo, zachęcam mieszkańców do zadawania pytań mojej osobie i inwestorom i myślę, Szanowni Państwo, że wszystkie tutaj problemy, niejasności zostaną rozwiane na tym spotkaniu. A wracając do polskiej starówki, miejsce po planie nadal puste. Szanowni Państwo, tak, w tym panelu dyskusyjnym 9 grudnia, pierwszy panel dyskusyjny będzie na temat budowy geotermii, w drugim panelu dyskusyjnym przedstawię Państwu radnym zasady budowy mieszkań komunalnych pod wynajem w mieście Kole. I chciałbym właśnie tutaj tą ulicę, miejsce po Goplanie plus Połaskiego w przyszłości tam, żeby powstały jakiś kompleks mieszkaniowy. A również po raz kolejny na mieście, słuchajcie, wieści o referendum, którego zadanie miało odwołanie pana ze stanowiska burmistrza. Martwi się pan tym? Nie, no Szanowni Państwo, nie martwię się tym. Absolutnie ja jestem tutaj powołany na to stanowisko z woli tutaj społeczeństwa. Mieszkańcy mnie wybrali i mieszkańcy mnie mogą odwołać. Jeśli, Szanowni Państwo, dojdzie do takiej sytuacji, że będzie to referendum, że mieszkańcy tak zadecydują, Szanowni Państwo, ja podziękuję za współpracę. Jak najbardziej zmieniam pracę i będę pracował, ale Szanowni Państwo, będę walczył z tymi nackami, które na dzień dzisiejszy w Kole, w każdej jednej instytucji działają. Na dzień dzisiejszy dochodzi do takiej sytuacji, że młody człowiek jest bez pracy, dobrze wykształcony, Szanowni Państwo, jeśli nie ma jakichkolwiek wejść, człowiek jest skazany na przegraną, bo w każdej jednej instytucji, urzędzie, Szanowni Państwo, albo rodzina, albo jeszcze inne jakieś klany. Szanowni Państwo, ja jestem szokowany tym, co w Kole doświadczam teraz na własnej skórze. W Kole nie pracowałem ani jednego dnia. Zawsze pracowałem poza granicami tego miasta, ale Szanowni Państwo, ja mówię, nie, tak dalej być nie może. W Kole dochodzę do takiego wniosku, że w Kole, jeśli mamy mówić o moralności, to Alfons tą moralność będzie określał, a jeśli chodzi o uczciwość, to złodziej będzie określał. Szanowni Państwo, takie są podwaliny miasta Koła. I co by trzeba było zrobić, żeby to zmienić? Szanowni Państwo. Czy da się to zmienić? Trzeba. Szanowni Państwo, ktoś ten trud musi podnieść te rękawice i z tym walczyć. Dalej tak być nie może. A właśnie, a co by powiedział pan tym młodym ludziom, którzy poszukują pracy w Kole, którzy chcą zostać w Kole, ale którzy niestety są zmuszeni wyjechać z tego miasta? Szanowni Państwo, proszę, zewrzejmy siły, szukajmy inwestorów. Ja podjąłem takie zadanie, szukam inwestorów i zmieniajmy oblicze tego Koła. Jest teren włączony do łódzkiej strefy ekonomicznej. Myślę, że na początku roku zapadnie już taka stuprocentowa decyzja. Ten projekt przeszedł wszystkie już fazy opiniowania. W tej chwili się znajduje w ministerstwie. Na dzień dzisiejszy nie wiem, w którym to jest ministerstwie po tej reorganizacji, ale na początku stycznia, jak oznajmił pan prezes Sadzyński, będzie na pewno załatwiony pozytywnie. Jest to teren, gdzie można potencjalnego inwestora przyciągnąć, ale Szanowni Państwo, tutaj też nie wpadajmy w zachwyt, że te 14 hektarów ziemi
przyciągnie inwestora. Powtarzam, żeby dzisiaj przyciągnąć inwestora, trzeba mieć tereny. Koło tego terenu, tych terenów nie ma. Szanowni Państwo, żeby koło miało te tereny, trzeba połączyć gminę wiejską i miejską koło. I wtedy będziemy mieli teren, gdzie możemy przyciągnąć potencjalnego inwestora. Tu się nie ma czego bać, że z połączenia tych dwóch gmin zostanie jeden burmistrz, czy jeden wójt, czy 21, czy 30 radnych. Szanowni Państwo, robimy to w wspólnym naszym interesie. Chodzi o rozwój, dobro tego miasta i dobro tych miejscowości, które są ulokowane przy mieście Kole. Na uwagę zasługuje fakt, Szanowni Państwo, że ci mieszkańcy z tych poszczególnych miejscowości pracują w Kole. Oni się z tym kołem wiążą. I oni, i ich rodziny. I to powinno służyć w naszym celu. A my, Szanowni Państwo, jak pamiętam od wielu, wielu lat, w Kole każdy realizuje, ale swój interes prywatny. Nie dobra tego miasta.